Organizacja dystrybucyjna Callway wyrosła na polskich wynalazkach biotechnologicznych. W 2004 roku oparliśmy swoją wizję biznesową o wynalazek ekstrakcji, hydratacji kolagenu ze skór rybich. Bardzo polskie, bardzo specyficzne, do dzisiaj niepowtórzone nigdzie na świecie. I na tym budowaliśmy przez pierwsze lata naszą sieć dystrybucyjną. To skupiało wokół nas tysiące ludzi. Przez pierwsze lata istnienia Callway, lat 7, prawie 8, skupialiśmy się na kolagenie, skupialiśmy się na kosmetykach, na jego bazie tworzonych również. Z czasem na suplementach diety, gdzie również kolagen odgrywał rolę wiodącą. W miarę rozwoju naszej organizacji myśmy jednak zaczęli się fascynować innymi odkryciami, które w Polsce się dokonywały. Zrozumieliśmy w pewnym momencie, że rzecz się nie zamyka na kolagenie i na biochemii białek. Zaczęliśmy postrzegać fantastyczne rzeczy, które działy się w polskiej nauce, nawet mało znane. Od 2011 roku Callway zapoznawał nowych ludzi. Poznawał ludzi fascynujących. Myśmy ich przedstawiali już w naszych materiałach. Profesor Andrzej Frydrychowski, dr Jan Czarnecki, dr Błażej Dolniak i inni. Zapoznawaliśmy się z badaczami polskimi komórek macierzystych, z badaczami peptydów roślinnych, neuropeptydów, peptydów biomimetycznych, z twórcami czynników wzrostu fibroblastów w Polsce. Zapoznawaliśmy się z ludźmi, którzy nawet jeżeli nie wynaleźli nic nowego, to opracowywali nieprawdopodobne, po wielokroć tańsze, dostosowanych na świecie technologie wytwarzania niezwykle cennych substancji. Pewnego razu, wczesną wiosną 2015 roku, usłyszałem o jeszcze jednym człowieku, którego od razu chciałem poznać. Najpierw usłyszałem o wydarzeniu mało znanym w Polsce, które chciałbym dzisiaj przybliżyć. Usłyszałem o substancji o nazwie 6-nitrostilben, która jest podstawą wytworzenia ładunku wybuchowego o niesamowitych właściwościach. Aby zdetonować rakietę kosmiczną, która ulega awarii albo skręca z kursu, używa się we wszystkich rakietach kosmicznych właśnie tego materiału. W programie Apollo, prowadzonym przez NASA, w końcówce lat 70. przeprowadzono badania sejsmiczne Księżyca. Zaistniała potrzeba dokonania trzęsienia Księżyca, poruszenia bryły naszego satelity i jedynym ładunkiem wybuchowym, który był w stanie przetrwać temperatury transportowania go na srebrny glob, okazał się właśnie polski wynalazek na bazie 6-nitrostilbenu. Wikipedia o tym nie pisze. Podręczniki na ten temat mówią mało. A ten nieprawdopodobny wynalazek dokonany został w Polsce. Usłyszałem o człowieku, który go dokonał. Zaprzątałem go poznać. Dzisiaj w tym sielskim, mazurskim pejzażu goszczę u człowieka niebanalnego, który okazał się kopalnią wiedzy i kopalnią możliwości dla nas. To niesamowity wywiad, to niesamowita rozmowa, na którą czekałem kilka miesięcy. Mój gospodarz miejsca, gdzie rozmawiamy, a gość tej rozmowy, doktor chemii, wybitny wynalazca, człowiek, który zrobił w życiu duże pieniądze na wynalazkach kosmetycznych, fizycznych, biochemicznych, pan Krzysztof Słoń.
Witam serdecznie, panie Krzysztofie. Człowiek taki jak pan wymaga wprowadzenia, panie Krzysztofie. Mnie rozmowa z panem na tyle fascynuje, że będę pana ciągnął za język. Panie Krzysiu, jak to się zaczęło? Co sprawiło, że pan wskoczył tak skutecznie w życie w realiach naszego kraju? No wszystkie miło mi jest, że mogę z takim człowiekiem jak pan o tych sprawach porozmawiać. A jeśli chodzi o początki, to początki rzeczywiście były bardzo wczesne. Otóż mnie zawsze interesowała chemia, ale dlaczego? Dlatego, że wiem, że takie same reakcje chemiczne przebiegają tutaj u nas na Ziemi, jak na krańcach kosmosu. To są te same atomy, rządzą się tymi samymi prawami i to mnie fascynowało. Fascynowało mnie do tego stopnia, że już w szkole średniej postanowiłem, że pójdę na studia chemiczne i poznam bliżej, jak to się wszystko dzieje, nie tylko właśnie na Ziemi, ale w całym świecie. Jakie te reakcje zachodzą, czego można się spodziewać, jeżeli człowiek wyruszy podróże międzygwiezdne. No i tak szczęśliwie się złożyło, że skończyłem studia na Politechnice Warszawskiej i w 3 lata po ukończeniu studiów otrzymałem telefon, czy nie zechciałbym wrócić na uczelnię i uczyć studentów na Wydział Technologii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej. No, było to dla mnie szczytem marzeń, więc oczywiście powiedziałem jasne. Miałem później trochę problemów, bo niełatwo było mi znaleźć promotora, bo jeżeli się przychodzi na uczelnię, to prowadzi się zajęcia dydaktyczne, ale jednocześnie trzeba robić pracę naukową. No ale po pokonaniu pewnych trudności związanych z tamtymi czasami, nie wszyscy pamiętają, jak to było jeszcze w PRL-u, różne służby działały. Zwróciłem się do profesora Mąkoszy. To jest chyba jeden z najlepiej znanych chemików. Polski kandydat do Nagrody Nobla, prawda? Polski kandydat do Nagrody Nobla i mam nadzieję, że zakończy się to tak, że doktorat zrobiłem u noblisty. I profesor Mąkosza miał duże obiekcje, czy wziąć mnie pod swoją opiekę, czy nie. A jest to człowiek, który stworzył metodę katalizy międzyfazowej i ja wpadłem na pomysł, żeby tą jego metodę zastosować do związków nitrowych. Związki nitrowe mają dużo grup nitrowych i są bardzo wrażliwe na środowisko alkaliczne, ale z kolei tylko w takim środowisku chętnie reagują. Otóż jego metoda polegała na tym, że związek organiczny, na przykład związek nitrowy, rozpuszczało się w rozpuszczalniku nie mieszającym się z wodą, w związku z tym on nie był narażony na działanie alkaliów, a drugi reagent był w wodzie. I zetknięcie tych dwóch surowców do reakcji było tylko i wyłącznie na granicy faz. Ja wymyśliłem taką reakcję z podklorynem sodu. Podkloryn sodu reagował z trójnitrotolenem, czyli z trotylem. W wyniku tej reakcji powstał 6-nitrostilben, jak tu pan Jarek wspominał, najważniejszy termostabilny materiał wybuchowy używany na całym świecie we wszystkich rakietach, czy to wojskowych, czy telekomunikacyjnych, czy badawczych. Wszędzie musi być taki ładunek 6-nitrostilben. Pan ma patent na to, panie doktorze. Ja mam na patent na to, aczkolwiek właścicielem patentu zawsze jest firma, w której się pracuje. Ponieważ pracowałem wtedy na Politechnice Warszawskiej, więc właścicielem patentu jest Politechnika Warszawska, a jestem autorem.
współautorem patentu, bo również profesor Mąkosza. Czyli pan jest... majątku nie zrobił na trzęsieniu Księżyca i na tym, że wszystkie rakiety latają z pańskim ładunkiem wybuchowym. Nie, nie zrobiłem majątku, a rzeczywiście byłaby to maszynka do robienia pieniędzy, bo potloryn sody to jest jeden z najtańszych chemikaliów. Trotyl również nie należy do drogich, chlorek metylenu również jest to jeden z najtańszych rozprzestrzenników. Czyli powiedzmy za $10 w ciągu 60 sekund, bo tyle trwała reakcja, dostawałem sześciennica Stilben, którego cena wynosiła rzędu $10,000. Czyli z $10 robiło się $10,000. Marketingowo imponujące. Tak. Przepraszam, że popchnę temat dalej. To jest temat fascynujący, ale my również nie będziemy dystrybuować najpewniej nigdy materiałów wybuchowych kosmicznych. I tak naprawdę inna fascynacja pańska nas do pana wiedzie. Bo pan rychło zajął się tematami związanymi z kosmetologią. Zaczęło się, jak pamiętam, od kosmetyków związanych z włosem, tak? Tak. Tak się złożyło, że pierwsza firma polonijna, która powstała, Kecy of Poland, zajmowała się właśnie włosami. Robiła płyn do trwałej ondulacji włosów i rozjaśniacz do włosów. No i też firma się zwróciła do mnie, żeby taki rozjaśniacz jej przygotować. I faktycznie przez ileś tam lat dla tej firmy ten rozjaśniacz do włosów robiłem. No, po pewnym czasie stałem się znany w środowisku fryzjerskim i również firma L'Oréal, która w tych czasach... No właśnie, miliony produktów rozprowadzonych przez L'Oréal po świecie, przez pana stworzonych, prawda? I oni się zwrócili właśnie, żeby wspólnie z nimi wyprodukować rozjaśniacz do włosów na kraje Europy Wschodniej. No i taki rozjaśniacz do włosów, taką recepturę opracowaliśmy wspólnie z chemikiem z L'Oréala i był otrzymywany przez kilka lat, a może nawet kilkanaście lat, naprzód w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie przeze mnie był robiony. A później poszło to z powrotem do Francji i dalej było rozprowadzane. No ale w rezultacie pan zapragnął zostać bogatym.